Spotkanie mistrzów sportowych było okazją do złożenia gratulacji, podziękowania i nagrodzenia osiągnięć w różnych dziedzinach sportowych. Władze gminy Zabierzów nagrodziły 44 osoby, trenerów i sportowców za cały rok ciężkiej pracy i jej owoce. Wspieramy tak naprawdę już od 3 lat, po pierwsze inwestując w infrastrukturę sportową, po drugie przyznając już od 8 lat stypendia sportowe, a od 2 lat wysokie nagrody sportowe. Jesteśmy niesamowicie dumni, że mamy na terenie gminy tylu uzdolnionych sportowców. Ta dzisiejsza uroczystość to najlepsi z najlepszych, mistrzowie zawodów wojewódzkich, mistrzowie Polski, Europy i świata. To ogromny zaszczyt dla mnie, że mogłam takim właśnie uzdolnionym sportowcom, młodzieży, prawda, bo to jest głównie młodzież, wręczać dzisiaj te nagrody. Ta impreza, która tu była, no, staramy się nią pokazać, że chcemy inwestować w nasze dzieci i nawet nikt, podejrzewam, nie wie z Zabierzowa czy z okolic Zabierzowa, że mamy tylu wspaniałych sportowców. Trenerzy i sportowcy przyznają, że bez wsparcia gminy finansowanie i prowadzenie kariery sportowej byłoby znacznie cięższe. Na dzisiaj to jest główny sponsor naszej sekcji, ponieważ no, reprezentuje dyscyplinę, która nie jest zbyt popularną i dlatego ciężko znaleźć jakichkolwiek sponsorów. No, jestem zbudowany postawą gminy Zabierzów, która troszczy się bardzo o rozwój młodych talentów. Nagrody, które młodzi sportowcy dzisiaj uzyskali, są tego najlepszym dowodem. Ja myślę, że to będzie stanowiło dla nich doskonałą zachętę do kształtowania ich talentów. Gmina nas wspiera nie tylko, że nam pozwala zakupić niezbędny sprzęt do treningów, ale przede wszystkim na wyjazdach. Środki gminy pozwalają na to, że możemy uczestniczyć w Mistrzostwach Polski, dofinansowują wyjazdy, hotel, opłaty startowe, bo jest to niezbędne, żeby funkcjonować w dzisiejszym sporcie, bo sport jest generalnie drogi, jakikolwiek sport. Sportowcy z terenu gminy mają imponujące osiągnięcia w zawodach ogólnopolskich, europejskich i światowych. Mistrzostwo Europy w klasie rakietoszybowców zdalnie sterowanych i to już jest w seniorach, więc to już jest duże osiągnięcie. To były Mistrzostwa Polski do lat 8. Wtedy zajęłam 2 miejsce i zostałam wicemistrzynią Polski do lat 8 w szachach klasycznych. Moi podopieczni zdobyli na Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski złote medale srebrne zarówno w formach, jak i w walkach, więc no, jest to największy turniej w Polsce, jaki się odbywa w dyscyplinie wushu, kung fu. Nagrody od gminy to głównie wsparcie finansowe, bardzo potrzebne sportowcom, by móc realizować swoją pasję. Gdy spytaliśmy, na co przeznaczą swoje wyróżnienia, byli zgodni. Głównie na wyjazdy, na zawody, na materiały i na dojazdy. Na pewno przeznaczę na treningi, żebym mogła pracować dużo i żebym mogła osiągnąć wiele. W kolejnym roku będziemy oczywiście dalej wspierać i trzymać mocno kciuki za kolejne sukcesy, bo oczywiście cieszymy się z tych, które są już na dzisiejsze, ale chcielibyśmy, żeby te sukcesy osiągała cały czas, w następnych latach również, więc trzymamy po prostu tylko mocno za nich kciuki.